Sehr gute gespielt, jak to się mówi. Tak miało być. Cieszy nas to kolejne zwycięstwo i przedłużenie naszej serii zwycięstw. No już w pewnym momencie takie zagrania pokazywaliśmy, że sami też do końca nie wiedzieliśmy, że jesteśmy coś takiego pokazać. No fajnie, na wesoło, szybko i myślę, że się mogło podobać. Taki był nasz cel. Najlepiej jak najmniejszą ilością błędów, popełnić jak najmniej błędów, no i kto po prostu ich popełni mniej, ten wygrywa. No zdeterminowani tutaj przyjechaliśmy. No jedynie ten trzeci set był taki troszeczkę może przespany na początku, ale potem już pewnie do końca. Myślę, że na pewno parę było takich. Szkoda, że polscy kibice nie mogli zobaczyć tego, że nie było żadnej transmisji. A myślę, że naprawdę to był fajny mecz, jeżeli chodzi o naszą grę i pokazaliśmy, że na wesoło też można zagrać fajny mecz. Ja tylko się cieszę, że trener Falaska daje mi szansę, no nic tylko się cieszyć. Wkrótce te poważniejsze mecze się zaczną, a czy to już będzie teraz, że będziemy się musieli spinać w 100%? Zobaczymy, na pewno jeżeli będzie taka potrzeba, to zagramy na 100% i miejmy nadzieję, że awansujemy do następnej rundy, potem do następnej, aż do finału. Z tego co wiem, to są Niemcy z General Unterkaching. No to jest dosyć dobry rywal. No, w czołówce ligi niemieckiej no, będzie ciężko na pewno. Jesteśmy cały czas w trakcie realizacji projektu PGS Krabbeuchatów sportową perłą województwa łódzkiego. Jesteśmy po dwóch konferencjach. Dzisiaj w ramach tego projektu realizujemy go jako wyjazd europejski, promocja województwa łódzkiego w Europie. Przygotowaliśmy pakiet dla dziennikarzy, dla kibiców. Bardzo aktywnie włączył się klub kibica PGS Krabbeuchatów w to zadanie. Rozdaliśmy broszurę informującą o regionie. Myślę, że bardzo dobra praca i promocja całego województwa łódzkiego w tym miejscu. To właśnie ta broszura, którą reklamujemy w języku, poprzez którą reklamujemy województwo łódzkie. Jest ona w języku polskim i w języku angielskim. Informacja o klubie, o wszystkich naszych dokonaniach, jak i o całym województwie.